Zal w kobyłce. Mekka urynoterapii. Ale co właściwie sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, udają się do miejsca, w którym wiedzą o nim najwięcej. Wszystko zaczęło się od mojej poprzedniczki, Elżbiety Kuźń, założycielki Instytutu Jądrowego. Szybko okazało się, że jej zainteresowania sięgają poza same jądra i zaczęła badać tematy pokrewne. Wtedy też zmieniono nazwę na Instytut Kutaków i Ważeń. I zaczęto badania nad uryną? Między innymi. Ale co to wszystko ma wspólnego z zalewem w Kobyłce? Na początku lat 80. podczas budowy zalewu doszło do nagromadzenia nie tylko DHMO, ale też uryny. Naruszono integralność rury ściekowej i ekskrementy nieprzerwanie sączyły się do zalewu. To wiele wyjaśnia. Zadzwoniono do Instytutu, aby zbadano zagrożenie katastrofą ekologiczną. Pani Elżbieta uznała to za ciekawy obiekt badawczy i kazała zostawić sączącą się rurę. Więc wykluczono zagrożenie katastrofy ekologicznej? Powiedzmy, że czasami dla dobra nauki nagina się trochę zasady. Okej. Uryna to pierwszy z trzech czynników, który sprawia, że woda w zalewie jest tak wyjątkowa. Drugim jest uran. Uran? Jak wiadomo, w 86, 3 lata po zakończeniu budowy zalewu, doszło do katastrofy w Czarnobylu. Na Kobyłkę spadła ogromna ulewa, dokładnie w momencie, gdy ponad nią przelatywała radioaktywna chmura. Nigdy o tym nie słyszałem. Oczywiście sprawę zatajono, w każdym razie z powodu starej nazwy, pomylono nasz instytut z Instytutem Atomistyki i ponownie wezwano panią Elżbietę, która odkryła dobroczynne właściwości połączenia uranu i uryny. Ale wspomniał pan o trzech czynnikach. Tak, próbowano osiągnąć te same rezultaty w innych miejscach, ale jak dotąd bezskutecznie. Stąd wiemy, że musi być trzeci czynnik. Ale nie macie pojęcia, co to może być? Mamy pewną teorię. Może pokażę na miejscu, ale zanim pójdziemy, mamy taką tradycję, że nasi goście oddają mocz na cześć pani Elżbiety. W sumie mógłbym skorzystać. Proszę patrzeć jej w oczy. Tego by sobie życzyła. Nie mogę się skoncentrować. Pomogę. Co pan robi? Proszę się zrelaksować. Dziękuję. Ma pan do tego rękę. Nic wielkiego. 9 cm to dużo. Jako naukowiec jestem w niezwykle niezręcznej sytuacji. Chyba nie aż tak niezręcznie jak ta przed chwilą. To co teraz powiem nie ma nic wspólnego z nauką. Jest to czysta spekulacja. Brzmi ciekawie. Ten cmentarz znajdował się na terenie zalewu, zanim rozpoczęto jego budowę. Czy widział pan film Poltergeist z 82? Tak, widziałem. Ale zaraz. Twierdzi pan, że tak jak w filmie. Przeniesiono tylko na grobki. Ciało pozostawione na miejscu. I teraz dusze, które nie zasnęły spokoju, nawiedzają zalew? Jako naukowiec chciałbym powiedzieć, że to niedorzeczność. Jednak po wielu latach wnikliwych badań nie znaleźliśmy żadnego racjonalnego wyjaśnienia tego fenomenu. Czyli za lecznicze właściwości wody z zalewu odpowiada nawiedzony uran w urynie? Zasadniczo tak. Okej, tego się nie spodziewałem. Już sama kąpiel w zalewie ma pozytywny wpływ na zdrowie, ale jeszcze lepiej, gdy wodę się pije. Tak, w celu pozyskania najbardziej wartościowej wody trzeba sięgnąć głęboko. Tam, gdzie zbiera się uran, jeden z najcięższych pierwiastków. Jest z nami pan Stanisław, który zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem materiału do wytwarzania urynianki. Dobry. To co panie Stasiu?
Do dna! Jest to najwyższej jakości urynianka. Ostatnim etapem produkcji jest filtracja. Proszę, świeża urynianka. Słynne złoto kobyłki. Na zdrowie. Nie od boku! Nie od boku, od góry, tak? Ha ha ha!